Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Sebastian Kowalczyk. Zobaczcie, jaka piękna mgła. Można by powiedzieć, że taka sama jak mgła informacyjna nad programem w TVP1, który się we wtorek ukazał o PZW, ponieważ już słyszałem, że to program na zamówienie wód polskich, ale jest, ja jestem satim na łódce. Tak akurat przypadkiem się złożyło. A Sati, coś o kulisach powstania tego programu chyba może powiedzieć, Co, Sati, coś tam opowiesz o tym? O kulisach, oczywiście, znaczy, wiedziałem, że takie coś będzie tworzone. Z redaktorem, który to robił, znam się, no bo przecież dla pani Anity Gargas robiliśmy program, ale tu nie chodziło o to, żeby e, po pierwsze, to nie wody polskie zleciły, bo to nie jest tak, że wody polskie zlecą sobie i jest. Po prostu Maciek już dawno, a jest wędkarzem. Miał chęć pokazać, jaka jest różnica między nami i Szwecją i dlaczego u nas nie ma tej turystyki wędkarskiej. Dlaczego nikt tego nie chce zrobić po prostu, żeby wędkarze zostawiali pieniądze w kraju, tak? Sam przeleciał się zobaczyć, że tak powiem, do Szwecji, bo ja już mu dawno mówiłem, żeby pojechał, zobaczył, jak tam jest. A to on też wędkuje, żeby było jasne. Może nie tak jak my, że co jakiś czas, ale od święta jest na tej wodzie. No i któregoś roku na Mazurach, że tak powiem, mocno zirytowany był, co się działo. I to nie tylko na wodach PZW, jak stoją sieci i co rybacy robią, a co my możemy, wędkarze, tak? Przekonał się w Szwecji, jak to wygląda tam, dlaczego się dbały ryby o wszystko, a sami widzieliście, że większość łowiących tam wędkarzy, to, 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 to nasi rodacy, tak? No, dokładnie. No i tu nie ma co się oszukiwać. Jesteśmy największą grupą, która tam jeździ. Po co? No, po co się wydaje kilka tysięcy złotych, żeby w tygodniu, przez tydzień czasu co zrobić? Wyłowić się, tak? Dlaczego u nas tak nie może być? Już mamy najpiękniejsze, jeżeli chodzi o widoki, jeziora, no. I żyzne. Ale muszę powiedzieć, że byłem bardzo zdziwiony, jak, jak oglądałem ten materiał. Faktycznie widać, że został stworzony... Yy w konsultacji z wędkarzami. Mamy Rafał Jabłoński, redaktor naczelny portalu wędkuje.pl wystąpił i Zbyszek, y, Zbyszek Mormyszek Janiszewski. No Ty tam mignąłeś też przez y, moment. No, ale to to moment... były czasy, gdzie, gdzie tutaj Pan Dionizy się wypowiadał na temat tego, jak to teraz w wodach polskich oni chcą zrobić, że teraz wszystko wiedzą. To były czasy, gdzie Pan był prezesem, tak? I, i co mógł zrobić. No, z jednej strony ja rozumiem, że sam jeden człowiek też nic nie jest w stanie zrobić, tak? Bo to cały zarząd główny jest. Oni są odpowiedzialni za to, co się dzieje. No jak sami widzimy, no niby te zmiany są, bo jest kilkanaście jezior bez siatek, ale brakuje ochrony tych wód, tak. To jest problem. Na Urzyszu ssr działa, ale reszta jezior jest tak, no niepilnowana, tak. Na to jest mały wkład, idą małe pieniądze. Sam wiem, bo jestem w SSR-ce, jakieś ciężko wyrwać pieniądze na cokolwiek, tak. To jest problem, że nie ma tej ochrony wód. To, nie ma, nie ma dokładnie. To nie istnieje, to jest tylko widać, że PSR -ka jeździ, ale tych ludzi jest bardzo mało. Dobrze, że zostały pokazane no, przeróżne takie trapiące nas, wędkarzy, problemy. Pytanie, czy to coś da, czy to coś zmieni? Już nie wiem, czy to oglądałeś, oglądałem na kanale A, Pawła. Pawła, Pawła Kukli, bo Paweł tam się ostro o tym wszystkim wypowiedział. Pytanie, czy to coś zmieni? Bo Paweł nazwał materiał, że, że TVP zamiotła w ogóle Polski Związek Wędkarski, że to jest koniec polskiego związku wędkarskiego. Był... Ja tu... By... Ale były już takie materiały. Tak, tylko to widzisz, nikt do sobie do głowy tego nie dobija, że my, wędkarze, jesteśmy bardzo dobrymi klientami. Tak. Bardzo dobrymi. My nie tylko tak jak widzisz na Urzyszu, nie zostawiamy tylko w sklepach wędkarskich pieniędzy, ale zostawiamy w spożywczakach za noclegi. CPN -y, i te tak, my wszędzie wydajemy pieniądze. Jak się jedzie nawet na Mazury, to dobry weekend to na osobę to wychodzi z paliwem teraz ze wszystkim to około 1000 złotych. Więc ja się nie dziwię z jednej strony wędkarzom, którzy jadą do Szwecji, zostawią 4, 5, 6 tysięcy, ale tam mają pewność, że złowią, że ta ryba jest. Mają gdzie spać, przygotowane wszystko. Teraz firmy są tak? które robią wyjazdy. No. Żyć nie umierasz, tylko tyle, że brakuje tego u nas. Jakby były ryby, to nikt by nie jeździł dalej, bo Taka, by nie no, może wiesz, no nie do końca, bo ludzie lubią podróżować, ja lubię podróżować, ale powiem Wam szczerze, że no fajnie jest raz na jakiś czas pojechać czy do Szwecji, czy do Hiszpanii, czy do Holandii, aby no, zobaczyć, jak klimat. to wygląda, zmienić klimat oczywiście. Ja lubię jeździć na przykład do Hiszpanii właśnie w grudniu albo w styczniu, po to, aby się trochę wygrzać w słońcu. Ale powiem wam szczerze, że nigdy, ale to przy nigdy bym nie zamienił y, naszej Wisły, albo tutaj paru zaporówek, czy jezior na jakieś zagraniczne łowiska. Bo te nasze łowiska naprawdę są piękne, są żyzne, wystarczy je trosze, o nie troszkę zadbać, y, przypilnować. Ja nie mówię tylko o rybakach, ale również wędkarzy, bo wędkarze też nad tą wodą czasami wyczyniają to, no, co im do głowy tylko przyjdzie. Moi drodzy, no jesteśmy na zaporówce, która y, przeszła tutaj y, przez taki wędkarski Armagedon i pogrom dosłownie, bo jesteśmy na wodzie, no, która była tak żyzna w sandacze, że to, jest, no, to w ogóle jest nie do opisania. Tu rybaka nie ma. nie ma. Nie ma tu rybaka. Mogłoby to być najlepsze łowisko, prawdopodobnie w Europie, jeśli chodzi o sandacze, łowisko zniszczone przez. Wędkarzy. I tu nie pijecie już o tym, że to, to youtuberzy pokazali. P niech się naprawdę niektórzy pukną w głowę. Jak ja tu przyjechałem na to łowisko, to to już był koniec. To już było zamiecione, To był ostatni sezon, kiedy się coś tam jeszcze dało złapać. Gdzie nie rzuciłeś, to był sandacz. Tak. Co tu się działo? Ci ludzie, którzy trollingowali do, dookoła łódek zakotwiczonych, to, to w ogóle to już był taki syf, Rzeczy się w głowie nie mieści. Ale powiedzcie, I... jakby tu zrobili naprawdę łowisko takie z prawdziwego zdarzenia, a można by było, to by i Okręg stok i ludzie tutaj naprawdę poczuli pieniądze. Poczuliby pieniądze, oczywiście. Ja tutaj rozmawiałem dwa dni temu z Sebastianem, który ma wypożyczalnię łodzi i robi kursy motorowodne. W ogóle rzucę wam tam numer telefonu, niech byście chcieli tutaj zrobić kurs to wpadajcie, też mi powiedział, że no, bardzo odczuli to, że już nie przyjeżdża tylu wędkarzy, co kiedyś, bo to było takie mniej więcej stabilne, jakaś ilość Dwa wędkarzy przyjeżdżała. Było, tak. 300-400 łodzi na wodzie. No a, a potem teraz... się, tak, a potem się zrobiło takie, e, takie przegięcie. E, ja tu też przyjechałem pierwszy raz, właśnie po tym, jak usłyszałem, że tu weekendy potrafi być po 400 łodzi. Kurczę, to trzeba pojechać, Ale widzimy, trzeba tu pokazać 20, Te szaleństwo sandaczy to, było, to było normalne dla każdego Ale trolling, mięsiarstwo Kłusownictwo Bo to inaczej nie można nazwać Dało swoje, tak? I co najlepsze, że to nie przyjezdni bili te ryby Tylko swojaki stąd no i to Tylko wiemy. miejscowi to Oczywiście, oni, oni dlatego gadają że, że youtuberzy rozpowszechnili Że to, że tamto To nie jest prawda Przyjezdny bał się to rybę wziąć a, no, a tu wylec się nie boi. tak jest dzisiaj niektórzy potrafią też wziąć jest limit dwa sandacze, a potrafią mieć cztery, tak? I to jest problem, że pływa SSR-ka pływa policja, są tu kontrole, no ale wszyscy całej patologii nie, nie, nie dadzą rady w jednym roku posprzątać, tak? Ale to za mało, to za mało tak naprawdę. No, ja tutaj... pamiętam ten pierwszy sedan, jak tutaj przyjechałem, to tutaj pływała łódka policyjna, ale ona pływała. nikogo nie kontrola. Mam presatki prośbę, chodź odwrócimy w tamtą stronę. Będziemy, zobaczcie, będziemy... Teraz kontrolę są, policja mhm. sprawdza bakisty, tak samo ssr -ka. No ale co? Tylko, no, można, tylko no. niestety to wszystko się odbyło yy, za późno. Za późno. Tu, no, jeden sezon za późno. No. A tutaj okręg powinien jakby natychmiast reagować, widząc co się działo. No, ja sobie zdaję sprawę, że tutaj Sandacze to tak zwani nieproszeni goście, bo tak nie do końca wiadomo, skąd one się wzięły w tym zbiorniku. Ale co i mają się dobrze. No. Kurczę, nie ma tak, że wybili wszystko. Moi drodzy, te sandacze to są pływające pieniądze. Właśnie dla wszystkich. Dla, dla ludzi, którzy tu mają kwatery, dla, dla sklepów spożywczych, dla stacji benzynowych, dla wszystkich dookoła, dla wypożyczalni Łodzi i tak dalej. Każde ja się z tego by coś miał. Moi drodzy, ja, ja, ja myślę, że nad takimi zbiornikami Y, powinni trzymać pieczę, właśnie ludzie, którzy mają tutaj lokalne biznesy. Właśnie to, co się wydarzyło tam kiedyś nad Parsentą, bo Parsentę przejęło stowarzyszenie no to był bardzo dobry przykład, że można y, z wody y, PZW, y, która była drążona przez kłusowników przez lata, no, przecież to sławetne Karlino da się zrobić porządek w ciągu dwóch, trzech sezonów i, i zrobić normalne łowisko i zarabiać na tym no kasę. No bo to tylko no. o to się rozbija, o nic tak. więcej. Nie to dziwi, że po prostu okręgi mające takie wody powinny naprawdę nad tymi wodami przysiąść, zadbać, zwiększyć opłatę. To jest raz tak, jak tutaj od razu automatycznie po, po, po tych dwóch latach tłuczenia trollingowców opłata wzrosła na 500 zł. Już jest mniej. No, ale to powinno to być w ogóle wyłączone i łowisko powinno być zwiększona opłata za nie. Więc najpierw to powinno się zadbać o ryby, żeby miały święty spokój i mogły normalnie mieć tarło i wszystko. No to się trochę zmieniło, bo już tu pływać nie wolno od maja. Powoli, powoli ale to zaczyna też wszystko, dumać. Ale to za późno. Za późno no, ale lepiej późno jak wcale. Lepiej późno niż wcale dokładnie. Teraz możemy tylko poczekać, aż ta woda się, miejmy nadzieję, odrodzi, bo jest, no bo jest taka szansa. Powoli wracają sandacze. Są już rozmiary. Z urlopów. No z urlopów. Dorastają. Bo z oleju to nie wrócą raczej. No nie, ale powiem Ci, tarło tutaj mają... Jest, no jest widać, że się trąże, że ta drobnica jest sandaczowa. 3-4 lata jakby tak naprawdę upilnował i ta woda wróci. A jeszcze powiedz mi, Saty, jedną rzecz, bo Ty się też temu wszystkiemu przyglądasz, ja o wodach polskich się parę razy już wypowiadałem. Jak Ty to wszystko widzisz? No faktycznie, no załóżmy, no. Że, że mamy schyłek Polskiego Związku Wędkarskiego, że to w pewnym momencie pierdychnie, że wody polskie tutaj się będą nami wszystkimi zaopiekowały. Jak, jak Ty to widzisz robanie? Co o tym sądzisz? I ma dwa końce. Możemy... Spaść z deszczu pod Rynnę i to jest chyba bardziej widoczne po tym, co się stało na odrze, tak. że no, Polskie nie gruby, reagują gruby na. No tak można powiedzieć. No start miałby zarąbisty, tak, tak szczerze mówiąc, no, to nie jest to. I, i, I nie wiem, no samo w sobie to, że były prezes jest tam. Nie wiem, no nie potrafi moim zdaniem, zrobić tego, co powinno być w PZW. Może mu nie dali, nie wiem. Muszę usiąść. No różne Chyba są, w końcu różne z panem Dionizm pogadać. Opinię. Tak, z panem Dionizm też byłem umówiony na rozmowę, ale no zaczęła się ta cała afera z Odrą. I już się jakby tutaj zajęliśmy czymś innym. Ale faktycznie, bo by warto po, porozmawiać, jaka tego jest przyszłość, jak oni to w ogóle widzą. Jak to miałoby wyglądać. Bo to, że wody Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu są odbierane, to już to widać. No już, zaczyna tak. się nagonka na PZW mhm. to taka solidna. No wiadomo, że nie ma szans PZW z maszyną państwowo, to bądźmy szczerzy, ale czy państwo da nam coś więcej? No to jest właśnie wiesz, kwestia tego. Jedni się cieszą, że PZW pójdzie się rąbać, ale moim zdaniem, no te, kurde, no tak dziwne to by było, bo nie będziemy mogli naprawdę, już nie będziemy mieli głosu. Bo jeszcze w PZW możemy kimś tam potrząknąć, tak. Coś tam, coś tam, co nieco wstanie. Ale już jeżeli chodzi o, o władze państwowe, to co zrobi? Sati, ale to. Yy, co te trząchanie dawało przez tyle lat? Powiem ci tak, teraz może dużo zmian, zaraz wszyscy powiedzą, że nie było, ale ja je widzę. Zobaczcie, jak teraz panowie się pilnują. To jest raz. Nie ma już wolnych Amerykanek w okrękach, skończyły się Bizancja, tak? Tego nie ma, już nie widać. Nie ma dziwnych odłowów, co jeszcze 3-4 lata temu były codziennością, tak? Teraz rybak się boi i rybak się chowa, a nie my, tak? Kiedyś na Beszczela, tak jak na Rosiu, czy gdziekolwiek ryby brali i co? Za to się wzięto. Chłopaki z Rosia zrobili porządek. Rybaka nie ma. orzysz wygrany, jak to powiem, przez wędkarzy, tak? No, wszem tutaj ten zarząd główny miał swój udział. Ale nie ma sieci. Można by było więcej takich wód zrobić, tylko tyle, że no, w związku też nie ma ludzi, Takich, którzy może naprawdę mieliby jaja i stwierdzili, że jednak chyba dość z tą patologią rybacką czy nawet kusowniczą i czas zająć się wędkarzami, tak? No bo tutaj my też święci nie jesteśmy, żeby nie było że tylko rybacy i kłusownicy, ale wędkarze też mają za uszami. Ale to wędkarzy nikt, oczywiście, nie chce. wędkarzy też trzeba pilnować. Nikt się za nikt nie chce wziąć, no bo to jest klient, tak? To jest członek, który opłaty wprowadza. A ja takiego miesiarza, który zabija więcej ryb niż powinien, powinien być anulowany. Zabrane powinno być wszystko i skończyło. No cóż, to a wiadomo, jak to działa w tym momencie. Jak się kogoś wyrzuci z jednego okręgu czy koła, to się może. Na znaczy, drugi dzień już jest winny. Przepisać nie, do innego. Nie mamy bazy I, no, do końca. Nie ma zrobione. bata na takich ludzi, którzy kusują czy czynią. I łamią nie prawo. wiemy, bo jak się nawet złapie kogoś z władzy PZW, to nawet nikt nie ma wglądu do tego, czy, czy pan dostał karę, jaką karę i ile. I to jest cały problem w tym, że nikt nie jest w stanie udowodnić komuś tego, tak? Dokładnie. No moi drodzy, pogadaliśmy sobie. Nie wiem, czy oglądaliście materiał w TVP. Jeśli tak, to też napiszcie nam w komentarzach, co o tym sądzicie. Właśnie, no bo to nasz interes w końcu. Cały o, to jest ten, nasz tak? interes. A my się już na dzisiaj żegnamy. A w następnym materiale zobaczycie, czy udało nam się coś złowić. No to ja lecę po ryby. Trzymajcie się. Hej. <gry>